Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejna niedziela, są wakacje i mam nadzieję, że jest pięknie. A my idziemy do rozważania dzisiejszego Słowa Bożego. Zaczynamy. Chcę się dzisiaj podzielić takim pierwszym skojarzeniem, jakie mam w odniesieniu do Ewangelii. To znaczy, mamy do czynienia z taką sceną. Otóż siewca wychodzi na pole i sieje dobre ziarno. A w nocy nieprzyjaciel zły zaczyna umieszczać między tym dobrym nasieniem chwasty. I później, kiedy słudzy tego siewcy widzą, co się dzieje, namawiają go, no, żeby może w takim razie ten chwast usunąć. A ten mówi rzecz zaskakującą, żeby nie, żeby zostawić. I można by było sobie zadać w tym momencie takie pytanie, ja przynajmniej sobie zadaję, kim ja jestem? Czy ja jestem właśnie tym dobrym nasieniem, które gdzieś sobie rośnie i tylko świat mu przeszkadza w tym wzrastaniu? Czy ja jestem jednak właśnie takim chwastem, który tak naprawdę chce innym zaszkodzić i który niesie wielokrotnie drugiemu człowiekowi zło, temu właśnie, który ma być tym obfitym plonem zasianym przez siewcę? Myślę, że w istocie to jest takie zmaganie, które po prostu jest w nas. To znaczy, w nas jest to dobro i w nas jest to zło. Otóż autorem naszego życia, tym, który je rozpoczął właśnie od takiego nasionka i dba o jego wzrost, jest siewca, jest Bóg. Natomiast autorem tego wszystkiego, co jest złe w naszym życiu, co jest właśnie jakimś chwastem, autorem tego jest zły duch. Oczywiście nie chodzi o to, że teraz zły duch jest odpowiedzialny za wszystkie nasze wybory, za wszystkie nasze decyzje. To jest jednak nasza odpowiedzialność. My przecież dźwigamy na barkach ten ciężar naszego życia. I zobaczymy, że Pan Bóg naprawdę daje nam ogromną wolność, dlatego że On nie mówi w tym momencie, nie, w ogóle wytnijmy to wszystko, co złe. Bo wtedy by się okazało, że my tak naprawdę nie mamy wyboru. A wybór jest wtedy, kiedy są jakieś opcje. Kiedy nie ma opcji, kończy się wybór. Kiedy nie ma opcji, kończy się wolność. Kiedy nie ma możliwości wyboru, kończy się miłość. Słudzy pytają tego siewcę, tego pana, skąd się wziął chwast, skoro posiałeś dobro, skoro posiałeś dobre nasienie. I to jest to pytanie, które my właściwie zadajemy Panu Bogu, zadajemy różnym mądrym ludziom, pytamy siebie, jak to jest właśnie, że pośród tego dobra na świecie znalazło się także zło. Po co ono jest? Jaki jest w ogóle tego sens? No chyba taki, jak powiedziałem powyżej, żebyśmy mieli mimo wszystko jakiś wybór. Ten wybór, który jest w nas samych, który dokonuje się w naszym wnętrzu. Zwróćmy uwagę jeszcze na tą dobroć tego Pana, że On pozwala. To znaczy, Pan Bóg będzie pozwalał Tobie, mi na zło. On tak naprawdę zostawi nas i powie, rób. To jest Twoje życie, to jest Twoja odpowiedzialność. My byśmy może tego nie chcieli, bo wiemy, że zło bardzo często prowadzi do nieszczęścia. Ale czy zawsze? Czy w każdej sytuacji, czy w każdym wypadku rzeczywiście zło prowadzi do nieszczęścia? Zadałem takie bardzo przewrotne pytanie, ale myślę, że ono odsłania też pewną prawdę o naszym życiu. To znaczy, wtedy, kiedy my wybieramy zło, możemy też poczuć jego smak, to znaczy zobaczyć, dokąd nas to doprowadzi. Nie, ja do niczego nie zachęcam, ale chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, nawet analizując nasze przeszłe wybory, czy te złe wybory, w których teraz trwamy, że koniec końców one są jednak dla nas jakimś nieszczęściem. One są jednak jakimś naszym zubożeniem, jakąś naszą tragedią. I teraz dopiero w oparciu właśnie o wyjałowienie gleby naszego życia, w oparciu właśnie o zobaczenie, że jest w tej glebie chwast, ja mogę jednak zacząć wybierać to, co jest dobre i robić to świadomie. Bo co z tego, że ja będę wybierał dobro, ale jedynie tak naprawdę w oparciu o przekonanie, które włożyli we mnie inni,
że to czy tamto jest dobre i ty masz tak robić, bo inaczej coś tam będzie. Jeżeli to nie wypływa właśnie z mojego serca, jeżeli to nie wypływa z mojego przekonania, no to wtedy tak naprawdę te moje wybory dobra, moje bycie tym dobrym nasieniem, dobrą roślinką, grzeczną roślinką, będzie sprawiało mi ból. Co więcej, będzie sprawiało ból innym. Zatem rodzi się pytanie, co jest tak naprawdę chwastem w naszym życiu? Bo jeżeli ja trwam boleśnie przy wyborach, które nawet obiektywnie są dobre, ale które nie są moje, które nie są świadome, które nie wynikają z miłości, to w zasadzie ja bardziej stawiam siebie po stronie chwasta. Jenem. Trudne to jest. Ta Ewangelia naprawdę ma bardzo dużo poziomów, bardzo dużo znaczeń. Dlatego Pan Jezus też daje dzisiaj te przypowieści uzupełniające o ziarnku gorczycy i o zaczynie, tak? To znaczy o tym cieście, żeby ono tam się zakwasiło i w ogóle. Chodzi o to, że potrzeba bardzo niewiele, potrzeba szczegółu, żeby zmienić wartość naszej decyzji. Potrzeba szczegółu, żeby zmienić tak naprawdę wartość tego, co wybieramy i w czym trwamy. Ten szczegół to jest świadomość. Ten szczegół to jest dialog z Bogiem. Ten szczegół to jest też swój własny dialog wewnętrzny. Ale chodzi o to, żeby być świadomym. Co wy na to? Piszcie w komentarzu. Może pojawią się jakieś komentarze. Dobra, dość tego gadania. Pomodlimy się za chwilę. Chcę bardzo zachęcić do tego, żeby subskrybować ten kanał, żeby zostawić łapkę w górę, żeby także sięgnąć do obrazków dla dzieci, które przygotowała Julia, które są u mnie na profilu na Facebooku, żeby je dzieciom wydrukować, żeby sobie pokolorowały i zaznajomiły się w ten sposób z treścią dzisiejszej Ewangelii, którą rodzice dobrze by było, jakby dzieciom wytłumaczyli. Ten filmik może nie jest najlepszy dla dzieci. Dobra, modlimy się. Panie Jezu, proszę Cię, żebym był świadomą rośliną, świadomą osobą, która wzrasta. Wzrasta przez mądre wybory, która wzrasta przez odnalezienie tego ziarenka gorczycy, tego zaczynu świadomości w sobie. Żeby moja relacja do Ciebie, moje trwanie także w powołaniu wynikało z miłości. Nie z tego, że tak musi być, nie z tego, że taka jest konieczność. Nie z tego, że widzę wokół siebie tylko same chwasty, ale dlatego, że właśnie jestem świadomy siebie, swojej godności dziecka Bożego, w którym Ty mnie wyposażyłeś. Proszę Cię, żebym nie miał pretensji też do chwastów, bo wielu z nas, chrześcijan, Twoich dzieci, Panie Jezu, żyje w pretensji do tego, że gdzieś jest chwast, że gdzieś jest inna roślina niż ja, że gdzieś są inne wybory, że gdzieś są inne możliwości, że są po prostu ludzie inaczej myślący, inaczej czujący, inaczej przeżywający swoje życie. Proszę Cię, Panie, żebym im nie złorzeczył, ale żebym im błogosławił. Dlatego chcę, Panie, teraz błogosławić tym wszystkim, którzy w taki czy inny sposób odbierają swoje życie, ale odbierają je różnie. Tacy, którzy ciągle dorastają. Spraw, Panie, żebym ja też dorastał do tego wszystkiego, do czego Ty mnie przeznaczasz. Amen. Dobrej Bożej niedzieli, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, dobrych wakacji, urlopów i tak dalej. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.